Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Dziś, jak już widzicie po tytule, przygotowałam dla Was filmik z Denkiem z drogerii DM. Jeśli nie wiecie, z drogeria DM, to są drogerie, które znajdują się m.in. w Niemczech, w czeskim Cieszynie, jeśli jesteście ze Śląska, to jest też blisko, w Austrii. I są to drogerie, coś na wzór Rossmana, w którym znajdziecie po prostu wszystkie potrzebne Wam rzeczy, ale mają oni własną markę, tak jakby Rossmann ma markę na przykład Alterra, tak oni mają markę Balea, która tutaj będzie grała pierwsze skrzypce w tym filmie. Robią oni kosmetyki do ciała, do twarzy, więc dziś pokażę Wam, co udało mi się użyć z tych kosmetyków i jakie kosmetyki miałam, więc może przejdźmy do rzeczy. Więc tak. Pierwsza rzecz, którą bardzo lubię kupować w Niemczech, kiedy jestem w drogerii DM, to są żele pod prysznic. I mam tutaj dość sporo żeli pod prysznic, bo zawsze to są dość grube zapasy. Balea wypuszcza zawsze edycje limitowane żeli pod prysznic, ale mają też takie stałe zapachy w swojej ofercie. To są bardzo fajne żele, bardzo ładnie pachną, myją ciało, może jakoś specjalnie go nie nawilżają, ale fajnie się sprawdzają, no i oczywiście cena 55 eurocentów, co przy spadającym kursie euro jest spoko ceną. I ja mam kilka zapachów, które chciałabym Wam pokazać, więc tak. Pierwszy z nich to jest zapach malinowo chyba jakiś miętowy tutaj. Jest to zapach bardzo świeży. Czuć malinki, one mają taki fajny, one są w ogóle bardzo gęste. Miał fajną, taki jasny, różowy kolor, mył dobrze ciało. Te zapachy nie utrzymują się może zbyt długo na ciele, ale podczas kąpieli dają fajne odczucia. Więc polecam, leci. Drugi zapach to była edycja limitowana i to były tropikalne owoce, też bardzo fajne. Tutaj mam jeszcze żel, który zużyłam, to były mrożone maliny. Ten był zdecydowanie ciemniejszy kolor i pachniał bardziej intensywnie tymi malinami, bardzo go lubiłam. One, te żele, są dość wydajne, więc takie opakowanie spokojnie Wam na dość długo wystarczy. Tutaj mam jeszcze mrożone kwiaty. Taki zapach, tutaj mam melonowy, czyli arbuzowy. I ostatni to był hibiskus i nektarynka. I wszystkie te żele bardzo dobrze wspominam. Jak wspomniałam, znajdziecie je za 55 centów. Nie pamiętam, ile one kosztują w Czechach. Nie chcę Was skłamać, ale coś koło 27 koron? Jakoś tak, więc ta cena też jest spoko, jeśli jesteście, macie blisko granicę czeską, to śmiało wbijajcie i się zaopatrujcie. Kolejne produkty, które udało mi się zużyć z tej firmy, a jeszcze mam jeden żel, poczekajcie. Bo mam jeszcze taki jeden żel ze serii z olejkiem i ten żel miał w ogóle, to jest żel o zapachu granata. I on miał w sobie takie lekkie drobinki i on był znacznie bardziej nawilżający niż te poprzednie. On też był droższy, ale niewiele, on około 70 eurocentów kosztował. Ma mniejszą pojemność, bo to jest 250 ml, ale przez to, że był gęstszy i miał ten olejek w sobie, też się fajnie sprawdzał i był wydajny. Więc też Wam go polecam. On był jeszcze chyba w innych zapachach. Więc jeśli będziecie, to też zwróćcie na nie uwagę. I tak, kolejne rzeczy, które w drogerii DM kupuję, ja już tutaj się tylko naciągnę, to są szampony do włosów i jeden szampon do włosów przypadł mi bardzo i chyba miałam 3 opakowania tego szamponu. To jest taki szampon w tubce i to jest właśnie też szampon do włosów brązowych z olejkami. To jest szampon odbudowujący, który zawiera też olej arganowy. On miał 250 ml pojemności, on też kosztował jakieś... On był droższy, bo są też tutaj właśnie, pokażę Wam zaraz te szampony ze zwykłej serii, ale on kosztował niewiele ponad euro, więc euro 20-30, więc też spoko cena za taki dobry szampon. Jak wspomniałam, zużyłam 3 opakowania tego szamponu, coś takiego. Szampon jest też wydajny. Na początku
fajna jest forma opakowania, czyli taka tubka, ponieważ cały czas stoi na dole i fajnie dozuje się szampon, ale pod koniec, kiedy już trzeba tą tubkę zacząć wyciskać, nie jest to już takie komfortowe, ponieważ przy mokrych dłoniach podczas mycia włosów po prostu to się wyślizguje i to jest nieporęczne. I teraz mam trzy szampony z tej tańszej serii. Pierwszy to jest owocowy szampon. Jakieś tutaj mamy pomarańcze. I to była limitka, limitowana edycja. Te szampony szału nie robią, ale też nie są jakieś złe. Tutaj mam jeszcze jeden do włosów farbowanych. To był granat. I powiem tak, te szampony były spoko. One umyły włosy, nie robiły krzywdy, nie tworzyły łupieżu. Ale jakoś bardzo nie pielęgnowały tych włosów. Normalne jest, że po nich trzeba było użyć odżywki, żeby te włosy lepiej się rozczesywały, gdzie przy tym z olejkiem tej potrzeby nie było. Ale mam tutaj jeszcze trzeci szampon, to jest w ogóle chyba przeciwłupieżowy, ale on jest bambusowy. I to była taka masakra życia, że po prostu jeśli go zobaczycie, to omijajcie go szerokim łukiem. On w ogóle był dla mężczyzn i dla kobiet. Ja go do końca nie zużyłam, oddałam go innej osobie, żeby go wykończyła. Ale ten szampon po umyciu włosów, te włosy po prostu były tak tępe, żadna odżywka nie miała szans jakby jeszcze wspomóc te włosy, żeby jakoś spróbować je rozczesać. Po prostu to, jakie suche, tępe, szorstkie i takie matowe i takie no masakryczne były te włosy. Po prostu nie. Nie polecam Wam tego szamponu i nie kupujcie go. One wszystkie niby nie mają silikonów, one są takie naturalne, ale jak te były takie w miarę spoko, tak, to była totalna porażka i nie polecam Wam tego szamponu, akurat tego bambusowego. Nie kupujcie go, bo to małe pieniądze, ale po co je marnować? Teraz mam jeden produkt do dłoni. To jest Balea krem do rąk Q10 plus Omega. On w ogóle miał SPF 10, gdzie 100 ml, cena tylko około euro, więc cena dość przystępna. Był bardzo gęsty, bardzo fajnie nawilżał, delikatnie pachniał i zawsze go stosowałam na noc, rano, ręce, dłonie były bardzo miękkie, nawilżone, przyjemne, więc bardzo Wam go polecam, jeśli on jeszcze występuje, jeśli go znajdziecie. I tutaj mam przedostatnią rzecz chyba. Tutaj mamy produkt do mycia twarzy i to jest żel do mycia twarzy, jakiś tutaj kwiatowy widzę. I on super się sprawdzał. Miał bardzo delikatny taki kwiatowy zapach, nie podrażniał cery, dobrze zmywał makijaż. Ale też sprawdzał się jako produkt do takiej porannej pielęgnacji, jeśli chcecie sobie tylko rano odświeżyć twarz. Też fajnie działał, był wydajny. Tutaj mamy 150 ml. Cena też była niewielka, on nie kosztował więcej niż 1 euro. Więc jeśli jeszcze będą, to koniecznie Wam polecam, sprawdźcie. I mam jeszcze tutaj jedną rzecz do makijażu. I to jest marka Ebelin. To jest również marka własna drogerii DM i to są, to jest gąbka do makijażu. To była moja pierwsza gąbka do nakładania podkładu. Sprawdziła się dość spoko, ona jest troszeczkę twarda, ale jak na pierwszą była nią zachwycona. Teraz już jej pewnie nie kupię, bo używam Beauty Blendera i przepaść z jakościowa jest za duża, ale na taki początek fajnie się sprawdzała. Nie była droga, kosztowała jakieś euro 50, 2 euro. Więc jako początkowa makijażu sprawdza się dobrze, na pewno lepiej niż te wszystkie chińskie wynalazki, więc jeśli będziecie w drogerii, to sobie kupcie, przetestujcie, może akurat Wam się spodoba, a nie macie budżetu na Beauty Blender, to jest naprawdę fajna alternatywa. Więc tak się rozglądam i widzę, że to już wszystkie produkty z drogerii DM, które zdenkowałam i chciałam Wam pokazać. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli chcecie więcej projektów Denko, to koniecznie dajcie mi znać poprzez kciuka w górę, subskrypcję. Napiszcie też jakiś fajny komentarz, będzie mi bardzo miło. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, zapraszam Was na moje media społecznościowe, jak i na bloga i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!